Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zomaciek, to jest kolejny odcinek The Elder Scrolls Skyrim. Więc jak zauważyliście, a może teraz dopiero widzicie, atakujemy Whiterun. Atakujemy Whiterun, więc kurczę, ja sobie ściszę grę, okej. No i mam kamerkę, w końcu, znaczy cały czas miałem, ale nie wiedziałem jak zrobić nagrywanie z Xboxa i jednocześnie mieć kamerkę, ale już mam i widzicie mnie, dobra, więc tak, będziemy atakować Whiterun i będziemy musieli pokonać naszego przyjaciela, tego Balgrufa. Więc dobra, gadamy z nim. Wow, dobra. Muszę mu... Mówi do nich, a się tak patrzy na mnie. No, już. No, już. Lecimy? To jest Skyrim! No dobra, no to lecimy. Tam oczywiście wielkie firebole latają na nas. Ale to akurat... No dobra, czyli wszyscy biegną, no to ja też. Tutaj prawie wszystko rozwalone. Kurczę, i po co oni to rozwalają, skoro oni to zdobywają? No, ale nie no. Aha, no i tak. I z tego co czytałem w komentarzach. Wow, co tu kurde. Z tego co czytałem w komentarzach, zaraz po zdobyciu, po zabiciu albo Stormcloaków, albo. Znaczy nie Stormcloaków, tylko po zabiciu tych. Wow, więc tu widzę, że ładna walka będzie. No to dobra. Bow. Szykujemy bow, no i lecimy. Pierwszy Whiterun guard się tutaj nawije na nas. O ty! Czyli jednak ten będzie pierwszy. Okej, tu widzicie, już sobie nawet zoom dałem. Fuck. Pięknie dostał. I drugi raz dostał. No i pięknie, no i nie żyje, no i o to chodzi. A ten się tak chowa. Spaniaczek. Dostał. Proszę bardzo. Wow! O nie, to ja już wolę to kurde mieczem zrobić, bo to nie ma takiego czegoś, no kurde. O, pięknie. Jeszcze go dobiję. Ha. Chodź tu, Szmedo. Pięknie. Dobra, i co ty masz takiego ciekawego tutaj? Steel Arrow to się przyda i nic innego, co mogłoby mnie zaimponować. Wow! Stormcloak umarł. Steel Arrow, to przynajmniej Steel Arrow się uratował. Dobra, oni tam się, niech oni się tam biną, a ja idę zabić najważniejszą... O, Imperial. Kurde, no Stormcloak, spadaj, kurde, wciął się w kadr i się dziwi. Wow, a jak ja mam to zrobić? Plus Ro! Jak ja mam się tutaj dostać? Właśnie tego nie wiem. A, czyli już wiem. No dobra. Czyli gdzieś tędy. A, no tak. Dobra. Wbijamy się. Dzień dobry. Boom. Do widzenia. Dobra. Wow, what the f... No kurde, chciałem ich przeszukać. Okej, tu na pewno będą. Do widzenia panu. Kurde, nawet mnie nie widział. No co za idiota. Dobra, Steel Arrow to i to się przyda. No dobra. Lecimy dalej. Gdzie się tu napinasz na moich ludzi? Czemu oni znikają? A no tak, pamiętam, że oni znikają. Będę musiał szybko ich tak przeszukiwać. Sorry! Przepraszam! Wow, prawie bym go zabił. Dobra, on nie zginie na szczęście, ale prawie bym go zabił. Ja pierdziele! Wow, dobrze, że kurczę jednak się powstrzymałem przed spamowaniem ataku. Wow, ale dostał fajnie, tak się nie rykoszetem, tylko takim szokiem. Dobra, kolejny. Oj, teraz będzie duży exp. Wow, dostał z tyłu. Teraz będzie duży exp. Steel Arrow się bardzo przyda. A ten coś ma, Steel Arrow 19 i Speechcraft. A wezmę sobie, może się przyda, może nie. Ha, gorszy masz armor od mojego, haha. O, mogę to od razu otworzyć, no tak. No dobra. Otworzyliśmy bramę, tutaj wszyscy już uciekają. Nie ma takiego uciekania. O, jeszcze ci będę uciekać, tak? Do widzenia.
I jeszcze ten dostanie. Do widzenia. Wow, ty won ode mnie, bo kurde, jak dostaniesz, to umrzesz, a tego bym nie chciał. Dobra. Lecimy! Alchemy labs can be used to combine ingredients into useful potions and deadly poisons. Poison. No dobra. Zawsze się kurczę, szkoda, że tu się tak długo ładuje. Ale dobra. Jakoś musimy sobie poradzić. Widzę, że tu mamy jeszcze tych czerwonych... O, zniknęli. Ha! Zbogowali się, widać, że oni, czyli oni tu nie powinni być. Kurde, ja z nimi w ogóle nie gadałem nawet. O. Tak w ogóle gdzieś czytałem albo widziałem jakąś ciekawostkę, że wszystkie te ruchy, te animacje niby z mieczem, jednoręcznym i starczą właśnie, to jest to animacja, znaczy nie, może nie wycięta, ale z remake zrobiona wcześniej, takie animacje, ruchy były w 300, Spartan, w 300 po prostu, bo coś ostatnio zrobił gościu mój taki ruch, że kurczę, strasznie przypominało to któryś tam atak z 300 i tak mi się skojarzyło, właśnie przypomniał mu się artykuł, właśnie ja chyba artykuł o tym czytałem. I prawdopodobnie to jest prawda, albo po prostu wzorowali się, ale nie kopiowali, no na pewno, nie mogli chyba kopiować, ale na pewno się wzorowali, że są bardzo podobne. Ale to mi się podoba, fajnie. Tylko w 300 mi się nie podobało to, nie podobały mi się troszkę efekty, czyli krew, która znikała w powietrzu, rozpływała się w powietrzu, jak było to zwolnione tempo, jak tak Leonidas, chciałem powiedzieć Legolas, wow, co jemu? Coś mu obciąłem? What the fuck? Obciąłem mu głowę, ale mu nie wypadła, bo hełm się trzyma, a głowa jest niewidzialna. Spoko, no spoko. Dobra. Jeszcze tutaj muszę się rozwalić. Czy w ogóle ktoś za mną idzie? Pusto, nikogo tu nie... No, tam są dopiero. No, idą, tak? No dobra. Krowa tam jest? No dobra, idziemy. Nie ma co. Jak coś, to pójdzie... Po prostu będziemy walczyć sami. Nie ma co! 17 właśnie, jak widzicie, mam 17 level. Jedną trzecią. No i tam sobie właśnie powsadzałem troszkę w ten. Troszkę sobie skillów, znaczy te punkty powsadzałem w łuk. Jak widzieliście, tam było zwolnione tempo. Już chyba o tym mówiłem na początku odcinka. No i coś tam chyba... Wow, okej. I coś tam jeszcze, no nie pamiętam. W każdym razie... Gdzie wy się tutaj pchacie? Do widzenia. Pięknie. Oni chyba na hita poszli, wow. Aż z wrażenia czkawki dostałem. Okej, okay. Przynajmniej Fendal tu jest. Okej, druga fala. Die, bitch! Boss, roll! Dobra. Próbuję zabić tę szmatę, bo ona mnie wkurza, jej nie lubię. Okej, czyli jej się niestety nie da zabić, kurde. Dobra, tego White Runga. O! I pokonaliśmy go. Ktoś jeszcze chce się bić? O, Stormcloak, znaczy ten, White Run zginął. Okej. That's enough. I surrender. What the? Peace! Everyone stand down. That's an order. Stand down! Balgrów wie, że tu nikt nie jest swoich. Tell Ulfric of our victory. Ignar Greymane. Family was noticeably absent from the walls. Now I know why. Wouldn't the dagger in the back have sufficed? You think this is personal? The Empire has no place in Skyrim, not anymore. And you have... Okej, czyli oni będą się po prostu kłócić, tak? No to ja sobie tutaj pozabieram troszkę tych rzeczy.
No i co? No i zdobyliśmy Whiterun! I no właśnie, no... Nie podkreśliłem tego, że dołączyłem do Stormcloaków, ale... Powiedziałem o tym, wspomniałem o tym w poprzednim odcinku. Co to kurde jest? A, ja to... To do tej pory leży tutaj? Wow. No to nawet, no świetnie. Gold, no 13 golda, no bez przesady. Równie dobrze mogłoby być w zero. Ale lepsze to niż nic, no naprawdę, już mam... W ogóle ile ja mam golda? 8500! Stać mnie na dom, chociaż nie wiem... Wow. Zaraz, a ten... Ta głowa była tu wcześniej? Bo coś mi się tak zdaje, że... Nie widziałem tego wcześniej. Okej. I co, coś się tu zmieniło? Chyba nic, jak na razie. Dobra, oni się dalej kłócą. Tell me. There is a burning city out there that needs a government. He's right. Galmar, come. Let us restore order. This isn't over. You hear me, you old fool? This isn't over. Hey, watch it! Get over to Vendhelm. I surrender. Give me a few hours to gather my household, and I'll depart. No dobra, wkurzył się na nas. Get over to Vendhelm. Tell Ulfric. Dobra, czyli mamy wrócić do Ulfrika. Ulfrika Gromowładnego, jeśli to miałaby być polska wersja. No zdać mu relację z naszej fajnej misji, która się powiodła. Each hole tricks its crime and its crime separately. I wanted to... High elves are born with extra magica. Jakbym wziął wysokiego elfa, to bym z niego zrobił maga. A chociaż jak grałem magiem, to wtedy brałem nie Redguarda, tylko takiego drugiego, też ciemnego, który właśnie w którymś tam odcinku nawet mnie zaatakował, chyba w drugim albo trzecim. Tytuł idziemy do staruchów, czy coś takiego, chyba w trzecim to było. Tak, w trzecim? Trzecim, tak, dokładnie w trzecim. Tam mnie zaatakował jakiś gościu chyba na B z rasy. No. I właśnie Breton. I rasa. Mogę to gówno zabić? A po co? Rasa Breton i on jest dobry w magię. Znaczy, ja go zrobiłem jako dobrego maga. I kurczę, najdziwniejsze było to, chociaż nie, bo gra się dostosowuje do gracza. Oj, Jezus, muszę się przeteleportować tam. Gra się dostosowuje do gracza, więc jeśli się gra na przykład złodziejem, no to są jacyś, nie wiem, mniej silni ludzie. Albo jak się gra właśnie takim rycerzem jak ja, z ciężkie... O, właśnie, i teraz dobra jest. Jak się gra magiem, to tacy ludzie, znaczy takie potworki, pojawiają się tam, gdzie jest ikonka smoka. Tam, gdzie jest ikonka smoka, czyli tam, gdzie powinien być smok i jakiś tam lud, jakieś tam słowo, znaczy shout, czyli krzyk. Jakiś tam krzyk do zdobycia. I właśnie jak grałem magiem, to zamiast smoków, pojawiały się tylko i wyłącznie te ludziki, ci magowie. I oni byli strasznie trudni. Znaczy, nie byli trudni do pokonania, ale zabierali mi strasznie, strasznie dużo damage'a, ponieważ nie chodziłem w zbroi, tylko w armorze dla maga, czyli no zero defensa, czyli tylko wiecie, że no na przykład 50% regeneracji magii, znaczy tej many i takie różne rzeczy. No wiadomo. Nie wiem w sumie jaki armor powinien nosić prawdziwy mag, czy naprawdę powinien nosić szatę, czyli zero defensa i bronić się jakimiś takimi... Oj, kurde, gdzie ja idę? Bronić się jakimiś takimi właśnie sztuczną, znaczy wyczarowaną tarczą czy czymś, czy po prostu nosić jakąś tam zbroję, nawet lekką zbroję i być taką hybrydą, na przykład lekka zbroja i właśnie tylko i wyłącznie magia. No, w tej grze jest tak wiele możliwości, że naprawdę... Można wszystkim grać i naprawdę gra się spodoba, nie? Spodoba nie jednej osobie. Okej.
Idziemy zdać relację naszemu przyjacielowi. Jeszcze mogę to wziąć? A, jeszcze mogę. Jeszcze. Jeszcze nie mogę tego wziąć. O, dzień dobry, ja ciebie nie widziałem nigdy. What you doing that for? Co? Słytro koło ciebie leży, człowieku. We've driven the Imperials out of Whiterun. This is good. Very good. We now control the center. It's a powerful position. One I aim to keep. We'll call you Ice Veins now. For the thick blood of our land has seeped into your heart. Here, take this. It's an Imperial officer's sword. A fitting weapon to use against our enemy. I suspect you'll be of greater use to us with greater freedom. So you're free to engage the Imperials as you see fit. But I also want you to find our hidden camp in Falkreath. Galmar will have special tasks for you, and will need okay. you when we liberate the capital. Czyli musimy znaleźć jakiś obóz, tak? No dobra. Jeszcze coś tam gada. Ja sobie sprawdzę, co on mi dał za miecz. Ja mam Eduj, który ma 26 damage'a, a on mi dał... Co to jest? Nie wiem, kiedy ja to wziąłem. Okej. Okay. On mi dał to, 26 damage'a. A, to spoko. To spoko. O, nawet lepszy jest. No dobra, niech to będzie. A, proszę bardzo. O, i przy okazji Fendal ma fajną zbroję. Znaczy hełm, bo zbroję już miał. Tylko z weapons to sobie usunę z favorite. A, nie to. Dam sobie to na favorite. Chociaż i tak się skończy. O, teraz już mogę to wziąć. No to spoko. No, dziękuję bardzo. Cały ser, kurde, cały ser. O, co to jest? Stamina. Stamina też dobra. No tak, jak sobie przeszukiwałem różne takie rzeczy, różne takie lokacje, właściwie tylko jedną lokację przeszukałem. Tak. To była jakaś tam kopalnia? Nie, jakieś dziwne jaskinie pod wieżą. Tuż zaraz obok tamtego miejsca, w którym skończyłem poprzedni odcinek. I tam były te dziwne robale, takie czarne, które kręcące się z tymi nie goblinami, tylko tymi falmerami. Haurusy to były. No i pokonałem jakiegoś takiego bossa Haurusa. Ale lód był strasznie cienki, no nie podobał mi się ten lód w ogóle, nic tam nie było. Nic nie było ciekawego. Więc gdzie ja mam teraz iść? Muszę sobie zobaczyć, gdzie ja mam... O, strzałka mi się pokazała. I gdzie my mamy iść? Mamy iść tutaj, tak? Ale co to jest? Aha, już wiem, o co chodzi. Dobra, czyli mamy znaleźć to. Jeszcze tego nie odkryliśmy. Ale zamiast tego musimy sobie w końcu zrobić jakiś main quest. Czyli nie to, tylko dokładnie Windcaller. I gdzie on będzie? Gdzie on będzie? On będzie dokładnie tutaj. I co my sobie odkryliśmy wcześniej? Odkryliśmy sobie Minecraft. Minecrafta sobie odkryliśmy, więc z Minecrafta sobie tam pójdziemy i będzie bardzo, bardzo krótka droga. Aż się muszę mleka napić. Ach. Tym razem nie mam herbaty. Bo nie chciało mi się parzyć. Nie, jak skończę odcinek, to kurczę, zaparzę 10 herbat i będzie zarąbiście. Szkoda, że zarówno na Xbox 360, jak i PS-ie, trójce, Skyrim ma strasznie słabe... Dosyć często ma strasznie niską rozdzielczość tych tekstur. Jeśli się na przykład przybliżymy do jakiejś skały albo czegoś takiego mniej szczegółowego, to możecie zobaczyć takie, no nie piksele, ale takie no po prostu, no niska rozdzielczość tekstu, ale to wiadomo, to wiadomo, że kurczę, no cool. Aha, nie miałem tutaj iść, tylko miałem iść za to, no to musimy się troszkę cofnąć, no troszkę tutaj pójdziemy na górę. No bo na przykład jak grałem, kupiłem sobie na Steama Skyrima legendarną edycję i od razu sobie ściągnąłem taki dodatek
jakieś tam 4K, czy 2K, czy Ultra HD teksturki, czy coś takiego. No jakieś takie oficjalne teksturki do Skyrima, jako dodatek taki DLC, jako DLC po prostu. No i... Znaczy, nie widziałem różnicy niestety, bo... Od razu mi się one ściągnęły, a nie chciałem ich ściągać. Tylko najpierw chciałem włączyć grę tak bez tych teksturek, a potem dopiero zobaczyć jak wygląda z tymi teksturkami. Ale jeśli wy mieliście taką sytuację, znaczy jeśli wiecie, czy jest jakaś znaczna różnica, to możecie napisać w komentarzu, albo sobie nawet sprawdzę na YouTubie, jeśli nie zapomnę. Albo po prostu jakieś zdjęcia. O, widzę, tutaj mamy jakiegoś cave'a, czy coś. Nie wiem, co to jest, chociaż my chyba to odkryliśmy. Chyba to odkryliśmy. Wow. A to akurat chyba są Stormcloaki. Tak, to są Stormcloaki. Ponieważ... Mnie nie atakują, a od razu by mnie zaatakowali. No a więc my od razu idziemy tam, nie ma co. Od razu idziemy tam i kurczę... Będziemy coś tam robić. O, co to jest? Jakiś spalony dom. Spalony dom, no to tam możemy sobie... No i przy okazji zabiłem sobie jednego smoka. Tak, jednego smoka sobie zabiłem. No i... To była śmieszna sytuacja, ponieważ kurczę... A, nie mogę spać na płonącym łóżku. A tak zimno jest, że kurczę, nawet takie coś byłoby wygodne. Tego była śmieszna sytuacja z tym smokiem, ponieważ przeteleportowałem... Znaczy no, zrobiłem fast travel do jakiegoś tam miejsca. Zrobiłem fast travel i... No i smok się pojawił. No spoko. Gdzieś tam słyszę smoka, gdzieś tam jol słyszę, że atakuje tym ogniem swoim. No to spoko. No to rozglądam się, chcę zaatakować, nie ma go. I tak idę przed siebie i widzę... O! Atakują mnie. Idę przed siebie i atakuje mnie. Atakuje mnie... Znaczy nie atakuje mnie, tylko smok atakuje... Atakuje tego, jak on się nazywa. Smok atakuje... Gdzie oni są? Wszystkich już zabiłeś, Fendal? Nikogo dla mnie nie zostawiłeś, czy co? Nie wiem. Smok atakuje giganta. A gigant, zamiast go atakować, czy jakoś tam reagować, idzie sobie. Idzie. Pali się, ale idzie. Idzie. Miał końcówkę, smok uciekł, bo go zaatakowałem z Fusro. Możemy się nauczyć. Zaatakowałem go z Fusro i... Gigant ciągle szedł sobie i niczym się nie przejmował. A to tutaj jest, okej. Okay. Niczym się nie przejmował. Dopiero potem jak go zaatakowałem, to jakieś 10 sekund po tym, no 10 sekund to przesada, bo w 10 sekund go pokonałem. No jakieś parę sekund, dopiero po paru ciosach, po paru ciosach się do mnie odwrócił i wyciągnął dopiero tę pałę taką, którą noszą przy sobie giganci. To mnie tak rozśmieszyło, szkoda, że tego nie nagrałem, ale już byłem po prostu pod wpływem takiego śmiechu, że zapomniałem. Właśnie jeszcze inna sytuacja wcześniej, nie wiem czy wcześniej, czy później przed tym smokiem, ale właśnie widzieliście tę scenkę wcześniej. A może nie widzieliście, bo na pewno zapomnę ją wstawić. Taka sytuacja, że Fendal dostał od... gdzie on jest? Gdzie jest Fendal? O, jesteś, już myślałem, że on nie żyje. O, ale bym się wkurzył. Oj. Oj, już widzi. A nie, nie widzi. Dopiero będzie wszystkich... Do widzenia! No tak, dobra, to tu muszę się troszkę skupić, okej. Do widzenia. Wszyscy już nie żyją? Jakim cudem ona żyje? Przecież żaden mag już nie żyje. No okej. No dobra, więc tak. Była taka sytuacja, że Fendal zginął od właśnie giganta. Dostał pałą i wyleciał w kosmos. Widziałem to, jak wyleciał i kurczę, to było normalnie zarąbiste. Ale znaczy, no z drugiej strony powiedziałem sobie, kurde. Będę musiał załadować grę. Ale z drugiej strony sobie powiedziałem... Znaczy z trzeciej strony sobie powiedziałem... No dobra, pogram sobie trochę dalej, może wróci. No i wrócił. Ale leżał. Leżał jako nieżywy, ale żył. Po prostu leżał i szedł za mną, tak? Taki leżący, taki leży, gada ze mną, idzie. Spoko. Ale potem się wszystko normalnie już zaczęło robić, jak ktoś nas zaatakował. To wtedy już normalnie... Znaczy już stał i ten...
I wszystko było w porządku, dobra. Tutaj jeszcze trollfa, twój. Okej, czyli tutaj, aha, czyli oni się tutaj napieprzają, tak? No nie, no ja tutaj wszystkich będę atakował, nie ma co. Usro. Okej, kolejny. I pięknie. Powinna być obcięta głowa. Dobra, czyli Steer Arrow, to nie wiem, czy będę każdego tak przeszukiwał tutaj. Dobra, nie chce mi się w sumie tutaj przeszukiwać każdego. Może tam od czasu do czasu jakiegoś bossa sobie przeszukam, ale tak, to nie no. Dobra, czyli jesteśmy w tym pomieszczeniu, w którym ci, jak oni mieli na imię, jak oni się nazywali, znaczy. O, coś ciekawego i coś ciekawego. Okej. Okay. No i tak. Staruchy, tak, staruchy. Staruchy nas tutaj przekierowały, żebyśmy znaleźli jakieś coś. Coś mamy znaleźć. No dobra, no to będziemy szukać. Żeby nas tylko nic nie zabiło. No i kurde, szkoda, że nie mogę naładować tego miecza. Znaczy, no szkoda, w sumie mi jest obojętne, czy ten miecz jest zenchantowany, czy nie. Mi zależy bardziej na damage'u, a nie na jakimś tam magicznej rzeczy, która... Na magicznym atrybucie, właśnie takim na przykład podpalanie. Fajny bajer, ale nie jest taki bardzo potrzebny. O, na przykład tutaj się stracił Bayer, znaczy troszkę się rozładował, a i tak zginął przez krytyka, czyli przez te animacje. No i dupa. No dobra, więc mamy iść tutaj, tak? Tylko mam nadzieję, że będzie, że... Nie no, no raczej w dobrą stronę idziemy. Okej, okay, czyli teraz gdzie? Raczej tu. O, Black Defender. No i mamy skrzynkę. I co mamy w skrzynce? 11. O, to mi się, taki mały lucik mi się podoba. Czyli mały lucik, ale fajny, czyli gold i to, czego prawdopodobnie będę używał kiedyś, w przyszłości może. No dobra, wchodzimy do... O! Coin purse. I o, 42 golda! Holy motherfucking shit! 42 golda to... Znaczy w tej, 42 golda w sakiewce to jest po prostu... Nieźle! Naprawdę nieźle. Kurczę, kiedy ja będę miał level upa? Grywam już pół godziny. Ten czas tak strasznie szybko leci teraz. Ja pierdzielę. Ale przynajmniej nagrywam nowym sposobem i jest fajnie. Znaczy nowym sposobem. Dalej nagrywam mirrorless. Action mirrorless. Tylko po prostu nagrywam action mirrorless Xbox. Nie pytajcie jak, bo to jest strasznie łatwe. I nie chciałoby mi się tego tłumaczyć. No dobra. Więc jesteśmy w jakimś dużym pomieszczeniu. I to bardzo dużym. That's what she said. Aha, czyli kojarzę to miejsce. No dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Dzień dobry, panie... Draugr. Okej, dobra. Tam nie musimy iść. Wow, oko, motherfucker. Aha, no tak, pamiętam, że tutaj było takie coś. Zanim tutaj wejdę... Zrobię sobie takie coś, tak powolutku wejdziemy. O, i widzę gościa, który dostanie ode mnie strzałą w łeb. Uwaga, czy dostanie strzałą w łeb? Dostał strzałą, ale nie w łeb, tylko strzała się odbiła, więc nie wiem w co dostał. Stój. Oh my god. Dostałby, no ja pierdzie... No dobra, nie, dobra. Czyli tak. Wyjmujemy miecz i idziemy, lecimy. Gdzie on jest? Zaraz tu będzie, spokojnie. O, mamy tutaj skrzynkę. Akurat skrzynka się może przydać. No, empty? No właśnie, pusty. No i na co mi pusty? Okej, czyli orkiszowy dagger mi się nie przyda. Healing mi się przyda, bo ostatnio często ich używam. Znaczy, no nie. Prawie wszystkie healing potions straciłem właśnie na tym bosie tego czarnego robaczka, takiego wielkiego. No ale dobra, coś tam mamy, lecimy dalej. Oj, nie tutaj. Okej, czyli mamy kolejną lokację i tutaj raczej będą ludzie. O, dzień dobry. Do widzenia, kładź się z powrotem. Nie ma takiego spania, nie ma takiego wstawania. Okej.
Coś tutaj otworzyliśmy, nawet nie wiem co... Wow, to było szybkie. Należy do działu szybkiego reagowania. Doom! 7 golda, bardzo ładnie. O, a ten od razu umarł. Już nawet nie chciało mu się ze mną walczyć, tylko znowu umarł. Znaczy od razu umarł. Okej. Okay. Zanim tam się przejdę, zobaczę co jest tutaj. Czaszka trolla. Nic ciekawego. Czaszka trolla to jest tylko trofeum, czy można z nią coś zrobić? Na przykład skruszyć i mieć jakąś kostkę mączną, czy coś takiego. Mączkę kostną. Mączkę kostną. Ja pierdzielę kostkę mączną. Okej, okay. Mamy tutaj szkieleta, który jest bardzo miły i się podpalił. Smażone kości, palone kości. Pieczone kości. Gdzie mi tu, kurde? O, tam widzimy, widzimy jednego... Leniwego szkieletona. Chodź tu szkielet, szkielecie leniwy. Tak sobie siedziałeś, aż zginąłeś, tak? Dobra. Pewnie umarł na tym kiblu. Co to za olej jest? Dobra, mamy tutaj coś tam, nie wiem co to jest. O, ktoś tam we mnie strzela. Bardzo straszne. Magicę też sobie wezmę, nie zaszkodzi nic. No dobra, czyli teraz musimy tutaj iść. Co ty tu masz ciekawego? Nie! Nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę tego. Weapons. I co ty tu masz? To? Nie, to. Okej. O, coś tu jest, coś tu jest. Dupa. Dupa, gówno, cycki, nic tu nie ma ciekawego, no. A ty co mi tu strzelasz, człowieczku? Do widzenia! Nie ma takiego strzelania. Ancient Nordbow. Tam ktoś jest? Znaczy, ja wiem jak się tam dostać, tylko będę musiał zmienić magię, znaczy będę musiał zmienić shout na dokładnie Wyrrend Sprint. Wyrrend Sprint. No i za chwilkę wam pokażę, jak się tam dostać. Ale lepsze jest to, że jak pierwszy raz w to grałem i tutaj byłem, to mnie to sam to odkryłem. sam to odkryłem, jak się tam dostać i to jest kurde fajne. Dobra, tylko jak się... A, okej, już wiem. Tutaj trzeba najpierw wskoczyć. Teraz tutaj. Teraz tu oczywiście. Captain Obvious. No i teraz tutaj nie przeskoczymy normalnie. Czyli musimy tak. Ul! Tutaj chyba też możemy... Znaczy tutaj chyba możemy przeskoczyć normalnie, ale ja się boję, że spadnę, więc raczej weźmiemy sobie takiego ula. No dawaj, ładuj się. Wtedy będę musiał mieć jakiś... No. No jesteśmy na miejscu. No i zobaczymy, czy ten lód się... Czy w ogóle ten wool cały tutaj się opłacał. Dobra, mamy gościa, który leży sobie, ma 4 golda, bardzo fajnie. 13 golda i puste wszystko. Dupa. Hajsu brak. Wul. No dobra. Mamy tam kolejnego czachola. Ale tego czachola zabijemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Na razie. Fuck. Muszę 4 dni przejść, żeby... Jesus.